Nasz szkielet sam sobie nie umożliwia nam ruchu, ale stanowi miejsce przyczepu dla mięśni szkieletowych. Dzięki temu nasze kości zmieniają położenie względem siebie, a tym samym możemy poruszać się również my. Zapraszam na odcinek poświęcony naszemu szkieletowi. Witajcie moi drodzy! Nazywam się Piotr Śwital i jestem nauczycielem biologii i chemii. W tym odcinku chciałbym powiedzieć Wam, z jakich elementów składa się szkielet człowieka, jakie wyróżniamy rodzaje kości, jeżeli weźmiemy pod uwagę ich kształt oraz zastanowimy się, jak to się dzieje, że kość jest jednocześnie twarda i elastyczna. Postaramy się również sprawdzić doświadczalnie, jaka jest rola składników chemicznych kości oraz jakie czynniki wpływają na stan naszego kośćca. Zaczynamy! Układ szkieletowy możemy podzielić na szkielet osiowy, w skład którego wchodzą czaszka, klatka piersiowa oraz kręgosłup. Oprócz tego wyróżniamy również szkielet kończyn i mamy kończynę górną oraz kończynę dolną. Ostatnim elementem, który tworzy układ szkieletowy, jest szkielet obręczy. I mamy obręcz barkową oraz obręcz miedniczną. Myślę, że kostka możemy na razie odłożyć na bok, nie będzie nam potrzebny. Nasz szkielet tworzą kości, które mogą mieć bardzo różne kształty. W zależności od tego, jaki kości mają kształt, też takie będziemy wyróżniać rodzaje kości. Kości, które są wydłużone, to kości długie. Kośćmi długimi jest na przykład kość udowa albo kość piszczelowa. Kości, które są spłaszczone, więc ich grubość jest mniejsza niż długość i szerokość, to kości płaskie. Kośćmi płaskimi są na przykład kości mózgoczaszki i mamy pokazane tutaj kość ciemieniową oraz kość potyliczną. Istotną rolą kości płaskich jest ochrona naszych narządów wewnętrznych. Jak nie trudno się domyślić, kości mózgoczaszki chronią jeden z najważniejszych elementów naszego organizmu, czyli nasz mózg. Kości, których wymiary są do siebie podobne, więc mają podobną grubość, wysokość i szerokość, to kości krótkie. W takim razie mają one mniej więcej kształt sześcianów i do takich kości zaliczamy na przykład kości nadgarstka albo kości stępu. Warto zwrócić uwagę na kształt paliczków. Ich długość jest większa niż grubość i szerokość, dlatego paliczki powinniśmy zaliczyć do kości długich. Kości, które nie pasują do żadnej z tych trzech wymienionych, są to kości różnokształtne. Kości różnokształtne mają nieregularny kształt i bardzo ciężko nam jednoznacznie ten kształt określić. Do takich kości zaliczamy na przykład kręgi, które tworzą nasz kręgosłup. Jestem ciekawy, czy jesteście w stanie odpowiedzieć na zagadkę dzisiejszego odcinka. Słuchajcie uważnie, tylko oczywiście wyciągnę ją. Niby te kości na głowie są połączone, a jednak u noworodka trochę ruchome. Łączną tkanką zbudowane, potem będą całe skostniałe. Jeżeli jesteście ciekawi odpowiedzi na tą zagadkę, to szukajcie jej na końcu tego filmu. Aby nasze kości mogły pełnić właściwie swoje funkcje, muszą być jednocześnie mocne oraz elastyczne. Ale jak to jest w ogóle możliwe? Jak być jednocześnie mocnym jak skała i elastycznym jak guma? No i czy rzeczywiście nasze kości są elastyczne? Odpowiedź jest dosyć prosta. Nasze kości muszą być elastyczne. Na nasze kości przenoszony jest ciężar całego naszego ciała, jak również różne rodzaje kości muszą ze sobą współpracować, na przykład podczas tworzenia różnego rodzaju połączeń stawowych. Im kość jest bardziej elastyczna, tym jest mniej podatna na wszelkiego rodzaju złamania. Za taką elastyczność
odpowiada na przykład kolagen, którego z wiekiem w naszych kościach niestety jest coraz mniej. Dlatego osoby starsze są bardziej narażone na złamania podczas upadku. Możemy to porównać do łodygi roślin. Jeżeli łodyga roślin jest elastyczna, to bez problemu wytrzymuje opory wiatru i się nie łamie. Ale wystarczy, że taka roślina straci swoją elastyczność, na przykład poprzez niepodlewanie jej, to wtedy o wiele łatwiej będzie ją złamać. Tak samo dzieje się w przypadku kości. Kiedy brakuje w niej na przykład kolagenu, jest mniej elastyczna i bardziej podatna na wszelkie urazy. Kości są wytrzymałe dzięki swojej specyficznej budowie. Opiszemy ją na przykładzie kości długiej. Kość utworzona jest z tkanki kostnej zbitej, która posiada zwartą budowę oraz tkanki kostnej gąbczastej, gdzie ta struktura jest luźniejsza. Tak jak to ma się w przypadku na przykład gąbki. Między komórkami kostnymi w takiej tkance kostnej gąbczastej znajdują się liczne przestrzenie. Powoduje to, że kość jest lekka i wytrzymała. W wielu kościach znajduje się jama szpikowa, którą wypełnia szpik kostny. W szpiku kostnym powstają komórki krwi, takie jak krwinki czerwone lub białe. Całą kość okrywa błona włóknista, którą nazywamy okostną. Zawiera ona komórki kościotwórcze, które odpowiadają za przyrost kości na grubość. Tkanka kostna, która tworzy kości, składa się z komórek kostnych nazywanych osteocytami. Osteocyty wytwarzają substancję międzykomórkową, która zawiera związki mineralne, takie jak na przykład związki wapnia czy fosforu, jak również zawiera związki organiczne. Przykładem związków organicznych może być osseina, która zawiera chociażby włókna kolagenowe. Sprawdźmy, co się stanie z kością, jeżeli pozbawimy ją związków mineralnych oraz związków organicznych. Wszystkie doświadczenia, które przedstawię, można bez problemu wykonać w domu, tylko pamiętajcie, że podczas korzystania z ognia warto, żeby była przy Was osoba dorosła. Mamy przygotowane w pierwszym doświadczeniu dwa słoiki. W jednym słoiku już mam nalaną wodę, natomiast w drugim słoiku znajduje się ocet. Oprócz tego mamy kości z kurczaka i włożymy po jednej takiej kości do każdego ze słoików. No to w takim razie do działa. Więc wkładamy pierwszą kość z kurczaka do słoika z wodą i zakręcamy nakrętką. Będzie to nasza próba kontrolna. Dobrze. I do drugiego słoika, gdzie mamy ocet, to również dodajemy jedną kość z kurczaka. Też zakręcamy nakrętką i jest to próba, która będzie stanowiła naszą próbę badawczą. No to co? Odstawiamy w takim razie słoiki na około tydzień i po tygodniu zobaczymy, co w ogóle się tutaj nam stało, co się wydarzyło. Jak widzicie, tydzień minął nam dosyć szybko, to jest właśnie ta magia internetu. Zobaczmy w takim razie na efekty naszego doświadczenia. Przypomnę tylko, że mieliśmy dwa słoiki. W pierwszym słoiku mieliśmy wodę z kością kurczaka, natomiast w drugim słoiku mamy ocet również z kością z kurczaka. Zobaczmy w takim razie, czy coś się stało. Zacznijmy może od naszej próby kontrolnej, czyli tego słoika, gdzie mieliśmy wodę, i wyciągnijmy kość. O, mamy kość. No i zobaczmy. W sumie nieznacznie się ta kość zmieniła w stosunku do tego, co włożyliśmy tydzień temu. No na pewno, jeżeli naciskam, no to dalej kość jest ładnie twarda, tak? Więc jej właściwości zostały tak naprawdę takie same. Dobrze, zakręcimy. Natomiast spójrzmy teraz na naszą próbę badawczą, gdzie mieliśmy ocet. Już na pierwszy rzut oka
można zobaczyć, że zmieniła nam się przejrzystość zawartości słoika. Widać to ładnie, jeżeli porównujemy próbę kontrolną z próbą badawczą. Zobaczmy, że w próbie badawczej woda jest dalej ładnie przejrzysta, klarowna, natomiast tutaj w próbie badawczej widzimy pewne jakieś takie zmętnienie, jakiś osad nam powstaje. No dobra, zobaczmy w takim razie, jak wygląda kość, która znajduje się w środku. Oczywiście można poczuć wspaniały zapach octu, który trochę uderza w nozdrza. Jeżeli popatrzymy na naszą kość, no to widzimy, że może jest troszeczkę bardziej taka sina, więc ten kolor delikatnie nam się zmienił. Natomiast co jest ważniejsze, to proszę zobaczyć, co ja mogę zrobić z tą kością. Mogę nią wyginać tak naprawdę we wszystkie kierunki, we wszystkie strony. Nawet tutaj nam troszeczkę pękła, tak? Ale zobaczmy, że kość straciła swoją twardość. Dlaczego tak się stało? Jeżeli chodzi o ocet, to jest to roztwór kwasu octowego, który reaguje z solami mineralnymi, które znajdują się w kości, co powoduje, że po prostu ich tam zaczyna brakować. Są usuwane z kości, no a to powoduje, że kość jest wtedy giętka, traci swoją twardość. Co możemy w takim razie wywnioskować z tego? No, że w takim razie sole mineralne są odpowiedzialne właśnie za twardość kości. Wiemy już, za co odpowiedzialne są sole mineralne w naszych kościach. Mam nadzieję, że pamiętacie, że odpowiedzialne są za ich twardość. Teraz sprawdzimy, za co odpowiedzialne będą związki organiczne. Przygotowałem dwie kości z przedramienia kurczaka, więc mamy jedną kość oraz mamy drugą kość. No i jedną z tych kości będziemy poddawać wysokiej temperaturze, natomiast druga będzie stanowiła dla nas naszą próbę kontrolną. Jeżeli chodzi o kość z próby kontrolnej, to możemy zobaczyć, że jest ona biała. No i jeżeli na nią naciskam, no to jest dosyć twarda. Tak więc nie ma tutaj możliwości, żebym ją w jakiś prosty i szybki sposób połamał. To doświadczenie polecam robić na zewnątrz, na przykład na balkonie albo na podwórku, ponieważ wydzielający się zapach z ogrzewania kości, ponieważ za chwilę to właśnie będziemy robić, więc drugą kość z naszej próby badawczej będziemy ogrzewać w płomieniu świeczki. Niestety podczas tego unosi się właśnie dosyć nieprzyjemna woń, która też dosyć długo utrzymuje się w pomieszczeniu. No niestety, z racji tego, że dzisiejsza pogoda mnie nie rozpieszcza, jestem zmuszony wykonać to w czterech ścianach, ale mam nadzieję, że jakoś potem wytrzymam z tym zapachem i będę mógł normalnie dzisiaj pójść spać. No ale zobaczymy. No dobrze, zobaczyliśmy, jak wygląda próba kontrolna. W takim razie przejdźmy do naszej próby badawczej. Więc podpalamy naszą świeczkę. To wszystko cofnę, żebyśmy mieli widok lepszy. Oczywiście, jeżeli chodzi o naszą próbę badawczą, to również jest to podobna kość, więc też ma kolor biały i też jest twarda. Złapię ją za pomocą szczypiec i będziemy chwilę ogrzewać nad płomieniem świeczki. Oczywiście sam proces ogrzewania troszeczkę będzie trwał, ale z racji tego, że jest to kość przedramienia, no to też jest to kość zdecydowanie cieńsza, więc ten proces, ten etap nie będzie dłuższy niż gdybyśmy mieli to robić na przykład z kością udową. Już czuję wspaniały zapach palonej kości. Więc możecie mi życzyć powodzenia w dzisiejszym pójściu spać.
Myślę, że chyba nam już powinno w zupełności wystarczyć. Na razie kość odłożę na bok. Świeczkę zgaszę. No ale zobaczcie, że wystarczyło, że leciutko kość uderzyła o szkło, o szalkę Petriego i zobaczcie, co się stało. Od razu nam się kość złamała. Tak? O, zobaczcie. Ta część, którą spalaliśmy, całkowicie nam odpadła. Kość pękła. Tak zresztą bez jakiejś wielkiej pomocy po prostu ją położyłem na naszą szalkę Petriego. Więc straciła kość swoją wytrzymałość. Stała się po prostu krucha. Co się stało? W wyniku ogrzewania naszej kości doprowadziliśmy do tak zwanej denaturacji białek, a ta denaturacja spowodowała, że kość utraciła swoje związki organiczne, w tym również na przykład kolagen, które, jak widzimy, odpowiedzialne są za kruchość tej kości i za jej wytrzymałość. Aby łatwiej przyswajać wiedzę z różnych przedmiotów, można wymyślać ciekawe wierszyki, które łatwiej wchodzą nam do głowy niż ciężkie podziały i przykłady. Chciałbym podzielić się z Wami dzisiaj krótkim wierszykiem, za pomocą którego w łatwy i mam nadzieję, że w przyjemny sposób nauczysz się rodzajów kości ze względu na ich kształt wraz z ich przykładem. Wierszyk został wymyślony przez jednego z moich uczniów już jakiś czas temu, ale mam nadzieję, że zapamiętasz go tak samo, jak ja to zapamiętałem, a może uda Ci się wymyślać własny wierszyk, którego skojarzenie umożliwi Ci nauczenie się tak naprawdę dowolnego materiału. Tekst wierszyka to: płaskim mostkiem stąpa krótka, różnokształtna, kręgowa, długa strzałka. Może nie jest to w żaden sposób wierszyk rymowany, ani wierszyk z sensem, ale zapamiętanie go pozwoli Wam w szybki i prosty sposób skojarzyć wszystkie rodzaje kości. Płaskim mostkiem, czyli kość płaska, to mostek. Stąpa krótka, czyli kości stępu są przykładem kości krótkiej. Różnokształtna kręgowa, czyli przykładem kości różnokształtnej są kręgi. Długa strzałka, czyli mamy kości jeszcze długie, której przykładem może być kość strzałkowa. Czy to nie jest proste? Ja myślę, że tak. Wystarczy tak naprawdę zapamiętać tylko to jedno zdanie. Jeżeli uda Wam się wymyślać podobny wierszyk dotyczący układu szkieletowego, zachęcam do podzielenia się z nim w komentarzach do tego filmu. Niech to będzie inspiracja dla kolegów i koleżanek, a może również i dla nauczyciela. Na chwilę przenieśmy się jeszcze do mojej szkoły. Chciałbym przedstawić Wam kogoś bardzo ważnego w każdej pracowni przyrodniczej i biologicznej. Oczywiście mowa tutaj o modelu szkieletu człowieka. Zapewne w Waszej szkole mam swoje imię. Czasami, gdy jest zimno, może ma jakieś dodatkowe ubranie, na przykład na święta Bożego Narodzenia. Taki szkielet lubi nosić czapkę świętego Mikołaja. Nie wiem, jak jest u Was, ale na pewno taki model stanowi nieodzowny element do tego, żeby przypomnieć sobie, jak się nazywają niektóre kości i gdzie się znajdują. My również wykorzystamy szkielet do tego, żeby przedstawić kilka takich przykładowych kości wraz z omówieniem ich kształtu. Dlatego chciałbym, żebyście weszli ze mną w interakcję. Zagrajmy w taką prostą grę. Mam nadzieję, że będziecie chętnie brać udział. Waszym zadaniem będzie odgadnąć, jakie kości będziemy wspólnie, dajmy na to z Gienkiem, pokazywać. Tak, Waszym zadaniem będzie odgadnąć tę nazwę kości albo ewentualnie kształt kości. No dobra, to w takim razie zapinamy pasy i zaczynamy, jedziemy. Pierwszą kością jest taka ruchoma część czaszki. Jak się ona nazywa? Oczywiście jest to żuchwa. Warto wiedzieć, że u ludzi żuchwa jest nieparzysta, ale powstała poprzez zrośnięcie się ze sobą dwóch części. Części lewej
i części prawej. Stało się to już w okresie płodowym. Jaką kość im teraz pokażemy gienek? A może pokażmy jakiś odcinek kręgosłupa? Myślę, że to jest dobry pomysł. No dobrze, to w takim razie jak się nazywa ten odcinek kręgosłupa, który znajduje się tutaj? Oczywiście jest to odcinek piersiowy. Tworzy go 12 kręgów, do których przyłączone są żebra, które razem z mostkiem tworzą klatkę piersiową. Mam nadzieję, że z następną kością nie będziecie mieli żadnych problemów. Jest to jedna z kości podudzia, dokładnie ta cieńsza kość. Jak się ona nazywa? Myślę, że nie mieliście problemów i odpowiedzieliście bezbłędnie. Oczywiście jest to kość strzałkowa. Jeżeli chodzi o kość strzałkową, znajduje się ona dosyć płytko, dlatego jest bardzo często narażona na wszelkie urazy, takie jak na przykład złamania. Szczególnie narażone są osoby, które uprawiają taki sport jak piłkę nożną albo bieganie. A może teraz przejdziemy do jednej z kości przedramienia. Jeżeli chodzi o kość łokciową, to powiedzcie, odgadnijcie, jaki to jest rodzaj kości ze względu na kształt. Oczywiście kość łokciowa zaliczana jest do kości długiej. Warto pamiętać, że kość łokciowa znajduje się od strony małego palca. Natomiast druga kość przedramienia to jest kość promieniowa i ona znajduje się od strony kciuka. W momencie, kiedy obracamy naszą rękę, więc dajemy ją albo w jedną, albo w drugą stronę, to te kości są albo skrzyżowane, albo znajdują się równolegle do siebie. Mam nadzieję, z Gienkiem oczywiście, że chętnie wzięliście udział w naszej zabawie i oczywiście, że na wszystkie pytania odpowiedzieliście bezbłędnie. Jeżeli tak, to należy Wam się najwyższa ocena w dzienniku, czyli ocena celująca. Pewnie teraz zastanawiacie się, po co nam w ogóle ta cała wiedza? Po co wykonywaliśmy doświadczenie, w którym badaliśmy wpływ octu na kości? Dzięki przeprowadzonemu doświadczeniu wiemy, że związki mineralne są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Są bardzo istotnym składnikiem naszej codziennej diety. Dlatego warto wybierać produkty, które zawierają dużą ilość tego wapnia. Oczywiście, jeżeli myślimy o wapniu, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to na pewno jest mleko. I rzeczywiście, mleko zawiera wapń, ale mamy produkty spożywcze, które zawierają tego wapnia zdecydowanie więcej. Przykładem takich produktów mogą być suszone figi albo na przykład suszone morele. Oprócz tego bardzo dużo wapnia i znowu więcej niż w mleku znajduje się na przykład w sardynkach w oleju. Zresztą ryby są cennym źródłem nie tylko wapnia, ale również innych mikro- i makroelementów. Zresztą ryby są szczególnie ważne w naszej codziennej diecie w momencie, kiedy kobieta jest w ciąży. Jedząc ryby powoduje, że dostarcza do swojego organizmu składniki, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju płodu. Równie dużo, a w sumie to nawet rekordowo dużo wapnia znajduje się w serach. Na przykład w serze adamskim znajduje się aż 900 mg wapnia na 100 g produktu. Dla porównania w mleku znajduje się jedynie 120 mg wapnia na 100 g mleka. Myślę, że wynik robi ogromną różnicę. Pamiętajcie też, moi drodzy, że przyswajalność wapnia jest wzmożona w obecności witaminy D3. Jak dobrze wiecie, nasz organizm jest w stanie sam syntetyzować witaminę D3 w obecności promieniowania UV. Dlatego warto wychodzić na świeże powietrze, gdzieś tam się wystawiać na te promienie słońca i wyłapywać te promyki,
ponieważ wówczas nasza skóra produkuje tak cenną dla nas witaminę. Oprócz tego, aby nasz kościec prawidłowo funkcjonował, również powinniśmy pamiętać o ruchu. Nie musi to być wcale intensywny wysiłek fizyczny, ale takie umiarkowane ćwiczenia fizyczne powodują, że na nasz kościec działa obciążenie, a ono powoduje, że nasze kości są po prostu mocniejsze i silniejsze. Moi drodzy, dbajcie w takim razie o nasz układ szkieletowy, o Wasz układ szkieletowy, aby posłużył Wam zdecydowanie jak najdłużej, aby spełniał swoją rolę i pełnił swoje funkcje, no i abyśmy na starość nie mieli żadnych problemów z naszym szkieletem. Oczywiście, jeżeli chodzi o odpowiedź do zagadki, to miękkie miejsca na głowie noworodka to oczywiście ciemiączka. Dzięki połączeniu kości czaszki za pomocą tkanki łącznej możliwa jest jej zmiana kształtu, dzięki czemu głowa dziecka może bez problemu przejść przez drogi rodne kobiety podczas porodu. Mam nadzieję, że ta zagadka nie sprawia Wam żadnych kłopotów. Dziękuję za poświęcenie uwagi. Pamiętajcie, aby zerknąć na inne filmy z biologii, chemii oraz fizyki. Zasubskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco, ponieważ te filmy tworzymy dla Was. Trzymajcie się.